Gazet Geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam państwa serdecznie. Trwa ożywiona dyskusja na temat tego, czy centralny port komunikacyjny to dla Polski szansa, czy zagrożenie. Zwolennicy mówią o szansie cywilizacyjnej, porównują to do czołowych, sztandarowych inwestycji II Rzeczypospolitej, takiej jak Port w Gdyni czy Centralny Okręg Przemysłowy. Przeciwnicy z kolei wskazują na szereg kwestii, począwszy od gospodarczych, minusów ekonomicznych, jak i na kwestiach geopolitycznych, wskazując na militarne znaczenie tego projektu, na... Na pewnego rodzaju przygotowania NATO do wojny z Rosją. Warto się nad ten temat zastanowić, przyjrzeć się bliżej genezie tego, tego projektu i jego, można powiedzieć, rezonowaniu w przestrzeni informacyjnej, także wśród kręgów decyzyjnych w NATO. Oczywiście CPK stało się swego rodzaju zakładnikiem politycznego sporu w Polsce. Był to jeden z czołowych. Pomysłów poprzedniej, poprzedniej ekipy rządzącej już po 15 października 2023 roku, po ostatnich wyborach parlamentarnych, na nowo rozgrzała ta dyskusja, czy nowy rząd powinien to kontynuować. Nie wchodząc w spory takie wewnątrzkrajowe, wewnątrzpolityczne, w spory personalne, chciałbym się dzisiaj przyjrzeć, na te, przyjrzeć tym właśnie aspektom strategicznym, jeśli chodzi o CPK wśród zwolenników CPK, w tym byłego pierwszego prezesa Centralnego portu komunikacyjnego dr. Jacka Bartosiaka ten projekt to bardzo ważna inwestycja ponieważ Polska leży na przecięciu różnych szlaków handlowych prowadzących ze wschodu na zachód, z południa na północ mówi się tutaj szeroko się mówiło na temat koncepcji włączenia Polski w Nowy Jedwabny Szlak, budowę korytarza Bałtyk-Adriatyk. No, stąd koncepcja hubu logistycznego, wykorzystania transportu, logistyki jako takich bardzo Prężnie rozwijających się branż, nie tylko w Polsce, ale w ogóle w Europie czy w Eurazji, miałyby pomóc polskiej gospodarce do tego, aby no, stać się jednym z czołowych państw, jeśli chodzi o chociażby PKB w, w Europie. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę że z tego, że Polska ma dzisiaj absolutnie mgliste szanse na to, aby włączyć się w chińską koncepcję nowego jedwabnego szlaku, z uwagi na swoją barwę. Bardzo mocno proamerykańską orientację. Mówimy tutaj oczywiście o elit elitach politycznych w Warszawie, o tym establishmencie po stołowym. Dzisiaj mówienie o tym, że Polska będzie w jakikolwiek sposób dyskontować. Koncepcję przedstawioną przez Xi Jinpinga jesienią 2013 roku jednego pasa, jednej drogi jest mocno iluzoryczne przy właśnie takiej mocno proatlantyckiej polityce. Zresztą widzimy te zabiegi Stanów Zjednoczonych od dawna, aby równoważyć takie e, inicjatywy chińskie jak 16 plus 1, 17 plus 1. Wiemy, że pod naciskiem Stanów Zjednoczonych kilka państw wystąpiło z tej chińskiej inicjatywy. Amerykanie promowali można powiedzieć projekty alternatywne takie jak inicjatywa Trójmorza, wzmacniają tak zwaną wschodnią flankę NATO tworząc taki format chociażby jak bukaresztańska dziewiątka i tak dalej, i tak dalej, więc tutaj mówienie o tym, że będzie to wykorzystanie, zdyskontowanie położenia geo geograficznego Polski, niczym w myśli Włodzimierza Wakara, że Polska jest krajem tranzytowym i powinna w ten sposób wykorzystywać swoje położenie, no dzisiaj nie ma to Żadnego odbicia w realnej polityce, w, ani w polityce gospodarczej, ani w, ani w szeroko pojętej geopolityce. Projekt CPK to niewątpliwie nastawienie na bardzo mocną centralizację infrastruktury lotniczej, infrastruktury kolejowej. A wiemy doskonale, że tak zwana struktura osadnicza Polski jest policentryczna. Jest to niewątpliwie coś, co wyróżnia Polskę na skalę europejską, a i ta policentryzacja struktury osadniczej kraju, czyli bardziej równomierne rozmieszczenie ludności niż tylko koncentracja w wielkich aglomeracjach, sprzyja równoważeniu rozwoju, sprzyja Przeciwdziałaniu nadmiernej koncentracji różnego rodzaju funkcji gospodarczych, czyli tej sytuacji, w której wielkie aglomeracje wysysają tak naprawdę ten potencjał, potencjał regionów. W kontekście CPK moim zdaniem kluczowy jest aspekt militarny i to widać po wypowiedziach czołowych komentatorów, czołowych ekspertów, także wojskowych, no, którzy się wypowiadają na temat tego, tego projektu. Jeśli spojrzymy na szereg wypowiedzi byłego dowódcy amerykańskich wojsk lądowych w Europie, generała Bena Hodgesa, to widać tutaj jak na dłoni, o co chodzi w tym projekcie. Generał Hodges mówi wprost, że inwestycje takie jak CPK są potrzebne do szybkiego reagowania na tzw. wschodniej flance NATO ze względu na możliwości logistyczne, ze względu na odpowiednią Przepustowość. To właśnie jest ten y, aspekt kluczowy, tak naprawdę, ten aspekt y, strategiczny. Centralizacja y, infrastruktury lotniczej, centralizacja infrastruktury kolejowej pozwala na szybkie przerzuty y, wielkich y, ilości wojska, sprzętu. Y, taki wielki węzeł przesiadkowy między Warszawą a y, Łodzią. Y, Szczególnie jest istotny w kontekście tego, co się dzieje za wschodnią granicą Polski i tych przygotowań NATO do wojny z Rosją i to. Widać i to słychać po wypowiedziach chociażby także byłego szefa sztabu generalnego Wojska Polskiego, generała Rajmunda Andrzejczaka. Jeśli spojrzymy na wielu komentatorów, którzy byli aktywnie zaangażowani w promowanie chociażby takiego projektu jak Unia Polsko-Ukraińska, jakaś forma federacyjnego państwa ukraińskiego, a jednym z najbardziej czołowych był. Współpracownik dr Jacka Bartosiaka, pan Marek Budzisz, to widzimy, że pan Budzisz, w chociażby w swoich tekstach z bieżącego roku, mówi wprost, że jeżeli, cytuję, jeżeli, jeśli chcemy zwiększyć skuteczność polityki odstraszania Rosji, to potrzebujemy nowego centralnego lotniska w Polsce i zbudowania wokół niego całego systemu komunikacyjnego. CPK będzie punktem ciężkości całej wschodniej flanki NATO. Koniec cytatu. To fragment, to fragment tekstu pana Marka Budzisza i um, Andrew Michty z, ze, ze stycznia 2024 roku, który ukazał się na łamach Rzeczpospolitej. I tutaj jasno w tym artykule zresztą Wyłania się ten obraz tak zwanej skutecznej polityki odstraszania Federacji Rosyjskiej, gdzie centralny port komunikacyjny ma być, ma być absolutnie Czymś takim integralnym właśnie tejże, tejże polityki. Zresztą jeśli spojrzymy na to, co pisze Andrew Michta, chociaż pisze z nas chociażby na platformie X na dawnym Twitterze, no to widzimy tutaj, że ten aspekt militarny wyłania się i wychodzi na światło dzienne, czy na pierwszy plan po prostu. Możemy przeczytać na przykład jeden z wpisów cytuję: NATO musi się skupić na poprawie mobilności wojskowej, szczególnie na Swojej wschodniej granicy, a projekty takie jak Via Baltica, Via Carpatia czy Centralny Port Komunikacyjny powinny być, na naj, powinny być najwyższym priorytetem. Koniec cytatu. Ja osobiście nie mam żadnych większych wątpliwości co do tego, że budowa takiego projektu jak CPK jest przede wszystkim projektem militarnym jest jednym z kolejnych etapów rozszerzania NATO na wschód czyli tego procesu, który powoduje ogromne napięcia w naszym regionie, w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. W żaden sposób nie przyczyni się to do, do, powiedziałbym, ustabilizowania sytuacji geopolitycznej czy do wprowadzenia atmosfery pokoju, wręcz odwrotnie, będzie to elementem podsycania tego zagrożenia militarnego tego zagrożenia, o którym już mówi, mówi większość komentatorów głównego nurtu, polityków głównego nurtu. Dzisiaj wszędzie słyszymy, nawet w telewizjach śniadaniowych czy w różnego rodzaju właśnie tak zwanych kanałach lifestyle'owych, że grozi nam wojna z Rosją, że rzekomo grozi nam wojna z Rosją. Natomiast doskonale wiemy chociażby z szeregu wypowiedzi czy pism amerykańskich publicystów, dziennikarzy, politologów, ekspertów o stosunkach międzynarodowych, że rzeczywistość nie jest czarno-biała. Rzeczywistość nie jest czarno-biała. Wiemy to i z pism chociażby profesora Johna Mearsheimera, czy z tych niezależnych amerykańskich dziennikarzy, którzy sprzeciwiają się po prostu podsydzaniu atmosfery wojennej i obciążaniu budżetu amerykańskiego no, kosztami. I kolejnych, kolejnych wojen. Ta sytuacja, w której dojdzie, doszłoby do centralizacji lotnic, lotniczej infrastruktury lotniczej, kolejowej, jest również niebezpieczna z punktu widzenia. Bezpieczeństwa wszystkich Polaków, gdyby doszło do jakiejkolwiek, ja nie mówię teraz o wojnie, ale gdyby doszło do jakiejkolwiek większej awarii, ataku hakerskiego na, na tego typu węzły lotnicze, kolejowe, no dochodzi do sparaliżowania właściwie większości, większości kraju. Także nie muszę Państwu mówić o tym, że centralny port komunikacyjny byłby jednym z najważniejszych celów, jeśli chodzi o potencjalny konflikt wojenny. Wiemy doskonale, że Tutaj przedstawiciele NATO, przedstawiciele tak zwanego kolektywnego zachodu zakładają różnego rodzaju scenariusze wojenne, w tym wykorzystanie Polski jako zderzaka strategicznego. W związku z tym, taka sytuacja byłaby niezwykle niebezpieczna dla państwa polskiego. A wszelkiego tego typu głosy mówiące o tym, że Polska powinna tutaj rozbudowywać taką infrastrukturę militarną, ponieważ toczy się wojna na Ukrainie, że Polska powinna pomagać Ukrainie, oczywiście jest to nic innego jak pewna narracja propagandowa. Doskonale wiemy, że wojna na Ukrainie to nie nasza wojna. Dziękuję Państwu za uwagę. Szanowni Państwo, zapraszam Państwa serdecznie do odwiedzenia księgarni geopolitycznej, gdzie w sprzedaży jest już drugie wydanie mojej książki zatytułowanej Geopolityka a Bezpieczeństwo Polski. To książka, która w sposób Przystępny, pokazuje genezę najważniejszych koncepcji geopolitycznych, które kształtowały polską myśl geopolityczną, polską politykę zagraniczną i rzuca nieco więcej światła na otoczenie międzynarodowe Rzeczypospolitej współcześnie. Zakupy w Księgarni Geopolitycznej to także forma wsparcia dla podcastu geopolitycznego. Zapraszam serdecznie na geopolityka.info.